Witamy Państwa w cyklu w ukryciu. Historię ocalałych i sprawiedliwych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat różnic między losami Polaków i Żydów podczas okupacji niemieckiej, co się dzieje w pierwszych latach okupacji, jakie represje dotykają Polaków i Żydów i jak kształtują się stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej. Moimi państwa gościem jest dr Krzysztof Persek. Dzień dobry, dobry. Panie Krzysztofie. Podczas wojny, w zależności od tego, czy Polacy mieszkali na terenie generalnego gubernatorstwa, czy na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, doświadczali innych ograniczeń i praw, i czy to samo możemy powiedzieć o społeczności żydowskiej? E, tak, oczywiście reżim niemiecki w generalnym gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych do Rzeszy różnił się. Natomiast wydaje mi się, że Istotniejsza była różnica, jaki ten reżim był w stosunku do Polaków i Żydów, niż do każdej z tych grup na, 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 wspomnianych, na wspomnianych terytoriach. Zresztą trzeba pamiętać, że Żydzi polscy mieszkali jednak głównie we wschodniej Polsce, czyli tej, która znalazła się w generalnym, generalnym gubernatorstwie. Mało Żydów mieszkało w Wielkopolsce na Pomorzu trochę w Zagłębiu Dębrowskim na Śląsku. Jakie represje dotykały Żydów po 1939 roku? Już podczas kampanii wrześniowej Niemcy dopuścili się wielu mordów na Żydach. Egzekucji, palenia synagog, upokarzania Żydów w różny, w różny sposób. Natomiast od samego początku okupacji wprowadzili szereg restrykcji i Szykan. Pierwszą z nich była obowiązek, no, oznakowanie Żydów, czyli obowiązek noszenia w generalnym gubernatorstwie opasek z gwiazdą Dawida. W, na ziemiach wcielonych do Rzeszy były to najczęściej żółte gwiazdy Dawida naszywane, naszywane na, na ubranie. Wprowadzono także obowiązek pracy przymusowej dla Żydów. Niemcy stworzyli też obozy pracy, dla, specjalne obozy pracy. Dla, dla Żydów, dokąd, dokąd Żydzi byli wysyłani do wykonywania różnych ciężkich prac, typu prac przy budowie dróg, melioracji terenu, przy torach kolejowych itd. itd., itd. Niemcy też aha, Zlikwidowano instytucje żydowskie, gminy żydowskie. One zastąpi zostały zastąpione przez. Z rozkazu niemieckiego przez tak zwane Żydowskie Rady Starszych, Judenraty, które były no, takim organem pośrednim między Niemcami a społecznością żydowską i były odpowiedzialne za wykonywanie, wdrażanie, wdrażanie rozkazów, poleceń, poleceń niemieckich kierowanych do Żydów. Kolejna sfera represji to konfiskata majątku żydowskiego. Niemcy na samym początku okupacji, znaczy te, 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 te rozporządzenia wydawano sukcesywnie, ale to się działo w ciągu pierwszych kilku, kilku miesięcy. Skonfiskowali żydowskie nieruchomości, skonfiskowali przedsiębiorstwa należące do Żydów, skonfiskowali skonfiskowali żydowskie oszczędności w bankach. Wprowadzono także wiele różnego rodzaju restrykcji, na przykład zakaz opuszczania get czy w ogóle zmiany miejsca zamieszkania, bo, bo na znaczy po początku get nie było dużo, bez specjalnej przepustki, zakaz jeżdżenia koleją, no różnego rodzaju, różnego rodzaju szykany, których część miała na celu upokorzenie czy, czy odczłowieczenie Żydów. Zlikwidowano szkolnictwo żydowskie, Zlikwidowano także zlikwidowano także synagogi. Także, także, także te, te represje były, dotyczyły bardzo ważnej sfery religijnej. I pytanie o sytuację Polaków w tym samym momencie na ziemiach polskich? Jeżeli chodzi o Polaków, również, również spotkały ich różnego rodzaju restrykcje, choć nie tak daleko idące, jak w przypadku, że przede wszystkim nie było tej powszechnej konfiskaty własności. Owszem, Niemcy skonfiskowali przedsiębiorstwa państwowe. Natomiast własności prywatnej co do zasady, co do zasady nie naruszali. Jak wiadomo, zlikwidowano szkolnictwo polskie powyżej szkoły podstawowej i zawodowej, zlikwidowano wyższe uczelnie, zlikwidowano no, większość polskich, polskich instytucji. Oczywiście zlikwidowano no, wszelkie, wszelkie, wszelkie instytucje państwowe, wszelkie, wszelkie struktury państwa polskiego, poza samorządem. Poza lokalną administracją, bo Niemcy nie byli w stanie administrować tak dużym obszarem sami. A jak wyglądał obszar wyznajowy? Czy Polacy mogli chodzić do kościołów? Tak, kwestie swobody religijne nie zostały w żaden sposób ograniczone pod okupacją niemiecką. Mówię o katolikach. A jak wyglądała sytuacja wobec Żydów i Polaków na ziemiach zajętych przez Sowietów? No to jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna, in, inna sytuacja. Sowieci zlikwidowali państwo polskie, wprowadzili, wcielili te ziemię do, bezpośrednio do Związku Radzieckiego, narzucili własną, nastro, nastro administrację, zlikwidowali, zlikwidowali wszelkie instytucje, instytucje państwowe, społeczne, i to dotyczyło także w społeczności żydowskiej, na przykład zlikwidowano żydowskie życie religijne, zlikwidowano, zlikwidowano synagogi, zlikwidowano, 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 zlikwidowano żydowskie, żydowskie organizacje społeczne i, i religijne, podobnie jak polskie, choć akurat represje nie dotyczyły, nie dotyczyły, jeżeli w przypadku katolików prawosławnych, represje nie dotyczyły sfery religijnej. Tam, tam, tam Kościół w miarę swobodnie mógł również, również funkcjonować. No, przede wszystkim były to represje, represje czy szykany związane z prowadzaniem systemu komunistycznego, systemu sowieckiego, opartego na państwowej własności, własności przedsiębiorstw, środków produkcji. Więc tego typu szykany dotyczyły, tego typu konfiskaty dotyczyły zarówno Polaków, jak i e, Żydów. E, Sowieci głosili e, równość wszystkich narodowości, e, głosili, że nie będzie dyskryminacji I, i to dawało większościom etnicznym na tym obszarze, a które, które były w państwie polskim dyskryminowane, przede wszystkim białorusinom, Ukraińcom, ale także Żydom, e, możliwość e, Funkcjonowania na równych prawach. To znaczy możliwość awansu społecznego, możliwość ograniczonych karier w administracji, administracji państwowej. Choć najważniejsze funkcje oczywiście pełnili i tak ludzie przysłani z głębi Związku Radzieckiego, tzw. Tak zwani wastocznicy, czyli od słowa wschód rosyjskiego. Więc to było postrzegane ale tutaj jakby punktem odniesienia było, był stosunek do Żydów przed wojną. Było postrzegane i, i przez polską część społeczności jako zajmowanie przez Żydów nienależnego im miejsca. Tak? Po, pojawiały się sformułowania, opinie, że Żydzi się zaczynają panoszyć. No, tymczasem oni po prostu korzystali, korzystali z, z możliwości, jakie im, jakie im system sowiecki stworzył. I to wtedy pojawiało się często to określenie żydokomuna, czy ono zaistniało już wcześniej? O nie, pojęcie komuny istnieje od, od momentu, kiedy się pojawił komunizm, czyli gdzieś tam od, od, od końca XIX, od szłomu XIX i XX wieku. Taki stereotyp był bardzo głęboko zakorzeniony, który mówił jakby, że tendencje komunistyczne są czymś jakimś immanentnie powiązanym z żydowskością. No to, to jest cały kompleks splotu, antysemityzmu i, i różnego rodzaju, i różnego rodzaju stereotypów wobec Żydów, które zresztą to stereotypy, no, były bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza w ostatnich latach przed wojną. Przed wo w ostatnich latach przed wojną y, antysemityzm był niezwykle silny w Polsce, zwłaszcza, że był wspierany polityką, y, polityką, y, polityką, państwową. Nie tylko był to, była to agenda y, polityczna partii nacjonalistycznych, ale właśnie także piłsudczycy. Rzekłem, tak podjęli przed, bezpośrednio przedwojennych latach Flirt z narodową demokracją zaczęli się także hasłami antysemickimi posługiwać. Także, także tuż przed wojną, antysemityzm był niezwykle silny zarówno jako poglądy indywidualnych ludzi, ale także jako program polityczny. Niemcy byli przez ogromną większość społeczeństwa postrzegani, przepraszam, Żydzi byli przez ogromną większość społeczeństwa przed wojną. Postrzegani jako obcy i niechciani. W końcu istniały państwowe programy emigracji żydowskiej, żeby się ich pozbyć z Polski. Czyli, jakby, czyli większość sił politycznych, poza właściwie lewicą, która była bardziej otwarta na mniejszości i, i antynacjonalistyczna, ma na myśli przede wszystkim socjalistów, a także komunistów, ale komuniści to był, to był margines w przedwojennej Polsce, większość sił politycznych była antysemicka. W związku z powyższym te mm, niemieckie szykany i propagandę, też to, jak to Niemcy zaczęli od razu, od razu mm, wprowadzać, no, trafiła na przygotowany i bardzo podatny grunt w okupowanej Polsce. Jak ta propaganda wyglądała? Jaki przekaz w ulotkach znajdowali Polacy? Rzeczyźni są wrogami Polski i Polaków, i narodu polskiego. Że sieją demoralizacje, że rząd dążą do panowania nad światem. Ten przekaz był zresztą niespójny, bo z jednej strony przedstawiano ich jako komunistów, a, a z drugiej strony jako kapitalistów, krwiopijców yy, i tak dalej, i tak dalej. I roznosicieli I, chorób. Więc yy, to także. Yy, natomiast, natomiast, natomiast także te wszystkie treści, o których do tego momentu powiedziałem, nie były absolutnie nowe. Były to te same treści, które były, które były charakterystyczne dla nacjonalistycznej propagandy antyżydowskiej przed wojną. Niemcy dodali do tego jeden czynnik. Czynnik rasistowski, że Żydzi stanowią gorszą rasę, że są podludźmi i czynnik no, dehumanizujący, z czego przejawem właśnie był ten stereotyp, że Żydzi roznoszą roznoszą choroby, znany bardzo, bardzo plakat Żydzi wszy, tyfus plamisty. Także oni są roznosicielami epidemii. To zresztą, to zresztą, ten zresztą argument był, był przedstawiany jako uzasadnianie dla tworzenia get w okupowanej Polsce, żeby Żydów odizolować jako, no właśnie, roznosiciele epidemii. Pierwsze getto powstało w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W sumie na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej było ich 600. Jak zmieniała się sytuacja żydów w momencie utworzenia gett i w dalszym czasie? I jak wyglądało też dla kontrastu to życie Żydów po stronie aryjskiej? Getta powstawały stopniowo. Pierwsze rzeczywiście w Piotrkowie bardzo wcześnie, bo w październiku 1939 roku, ale getta właściwie Niemcy tworzyli. Przez cały okres od 1939 roku do 1942 roku, kiedy z kolei zaczęli masowo mordować Żydów i, i likwidować. I likwidować Get. Tych, tych Get było na, na w granicach. Granicach II Rzeczypospolitej, nawet ponad 600. Według encyklopedii obozów grań i get wydanych przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie ich było 685. Ale ich z były tego większość bardzo różne, z czego. Z czego większość na terenie generalnego gubernatorstwa i okręgu, i okręgu Białystok. Tak, getta były różne. Przede wszystkim ta liczba to nie, to nie jest liczba, która istniała jednocześnie. Niektóre getta tworzono, niektóre likwidowano, przenosząc Żydów do, in, do większych ośrodków. Tutaj cały czas ta, ta, sytuacja była, ta sytuacja była płynna. Istniały takie wielkie getta, getto warszawskie, getto lwowskie, getto łódzkie, getto krakowskie, ale istniały też bardzo małe bardzo, bardzo małe getta. Zresztą nie wszędzie, nie we wszystkich skupiskach żydowskich getta, getta powstały. Naszą wyobraźnię na temat gett zwykle organizuje to, co wiemy o getcie warszawskim. Olbrzymiej dzielnicy otoczonej wysokim murem, w której Niemcy uwięzili w momencie no, maksymalnego zatłoczenia getta 450 tysięcy 450 tysięcy ludzi pochodzących zarówno z Warszawy, jak i przesiedlonych do Warszawy, głównie z podwarszawskich yy, yy, miejscowości. Ale takie getta, otoczone murem, w yy, ścisłym tego znaczeniu, istniały tylko trzy: w Warszawie, Krakowie i yy, Nowym Sączu. Yy, najczęściej były to no, wyznaczone albo dzielnice, albo kilka kwartałów, albo w mniejszych miejscowościach ulica przy którym nakazano mieszkać Żydom, zazwyczaj ogrodzona parkanem, płotem, y, ogrodzeniem z drutu kolczastego. Czasem były to getta y, zupełnie otwarte, to znaczy nieogrodzone, ale jakby Żydzi mieli nakazane, żeby się przeprowadzić na daną, na daną ulicę. Najczęściej oczywiście, a właściwie zawsze, to był obszar znacznie mniejszy niż dotychczas y, zamieszkany przez ludność żydowską. Natomiast w tych gettach, y, gettach, Panował niezwykłe przeludnienie, a w Warszawie do getta musiało się sprowadzić 130 tysięcy 130 Żydów z innych, z innych dzielnic w momencie jego zamknięcia w listopadzie 1940 roku. Bardzo często też wyznaczano na getto najgorsze dzielnice miasta, na przykład w, w Łodzi kazano się Żydom osiedlić na Bałutach. Nie w centrum, części. tylko w tej, tej najbardziej zaniedbanej, biednej, biednej części. Więc warunki życia w gettach były okropne, bo z jednej strony było to przeludnienie, z tym wiązały się fatalne warunki sanitarne. I choroby. E, I choroby, epidemie, rzeczywiście epidemia tyfusu, ale także to, co zostało nazwane chorobą głodową czyli ludzie umierali z głodu. Ten najgorszy los dotyczył właśnie przesiedleńców do Get. Nie tych ludzi, którzy tam wcześniej mieszkali, bo oni pozostali w swoich własnych yy, mieszkaniach, pozostał im dobytek, choćby skromny, natomiast przesiedleńcy do GET musieli, mogli zabrać ze sobą bardzo mało rzeczy nie mieli gdzie się w tych gettach, gettach poddać, i właśnie oni najczęściej umierali yy, na, na, z głodu, ale także z ale także chorobą. Panowały bezrobocie a, bo nie było środków, środków, utrzymania. Starano sobie radzić, szmuglując żywność, y, organizując różnego rodzaju drobną wytwórczość, no ale te warunki były, były, były rzeczywiście poniżej minimum egzystencji. Zresztą, y, przydziały kartkowe dla Żydów, y, zgodnie z niemieckimi przepisami, było wielokrotnie niższe niż, y, niż y, przydziały dla ludności nieżydowskiej. A przecież i te ostatnie były, by, były, były były, były, niewystarczające. Więc Czy część najczęściej w historiografii mówi się, że ten okres gettoizacji to jest okres eksterminacji pośredniej. Niemcy nie mordowali wtedy masowo Żydów. Natomiast, natomiast warunki w gettach powodowały bardzo wysoką śmiertelność i w getcie warszawskim, zanim zaczęła się wielka akcja deportacyjna do obozów zagłady, w getcie warszawskim z głodu i chorób zginęło, sto, uzmarło 100 tysięcy ludzi. Na te 450 tysięcy. Czy część czy mieszkańców getta było. miała szansę pracować i opuszczać getto w związku z pracą? To przede wszystkim była praca przymusowa. To znaczy, Niemcy, Żydzi byli zatrudnieni przez Niemców w niemieckich warsztatach produkcyjnych na terenie getta, ale także byli zatrudniani na tzw. placówkach, czyli miejscem, miejscem pracy poza gettem, wyprowadzono całe kolumny robocze codziennie poza gettą, pod, pod strażem, oni pracowali nie wiem, na dworcach kolejowych przy przeładowywaniu towarów, w fabrykach niemieckich, no, no, no w różnych, bardzo, różnych, bardzo różnych miejscach. To zresztą, to zresztą yy, była szansa kontaktu, z, ułatwiała kontakt ze światem zewnętrznym, na przykład właśnie szmuglowanie żywności, czy wynoszenie na zewnątrz, albo dobytku, który chciano sprzedać, Resztek dobytku, powiedzmy, który chciano sprzedać, żeby, żeby, zyskać jakieś środki, albo tych różnych rzeczy wyprodukowanych, wyprodukowanych w getcie właśnie z myślą o, z myślą o sprzedaży. Także ci placówkarze to był bardzo jakby ważny łącznik, zwłaszcza tych zamkniętych gett ze światem, ale jakby poziom izolacji był, poziom izolacji gett był różny. Jednym z najbardziej izolowanych gett było getto łódzkie. Getto warszawskie było mniej izolowane, to znaczy nie było takie trudne wejście i wyjście. Wejście i wyjście do, z getta, tylko że ten świat poza murem getta był światłem obcym i nieprzyjaznym. Więc dopóki Niemcy nie zaczęli na masową skalę mordować Żydów, dopóki nie, Żydzi nie zrozumieli, że ich jest los przesądzony, nie było powodu getta opuszczać na stałe. Zwłaszcza także ze względów religijnych, obyczajowych, językowych. No łatwiejsze było życie wśród swoich, bo tam za murem getta nikt na Żydów nie czekał z otwartymi rękami. We, we wrześniu 1939 roku, kiedy wybuchła druga wojna, Żydzi w Polsce byli dużą mniejszością narodową, ponad 3 miliony osób. Jak i oczywiście też żyli obok siebie, jak kształtowały się po wybuchu wojny relacje sąsiedzkie pomiędzy Żydami i Polakami i na ile one też wpływały na pomoc? Żydom. Polska była krajem mało zmodernizowanym, z czym wiązała się niewielka asymilacja Żydów. Ta grupa ludzi, którzy byli jakoś tam akulturowani do kultury polskiej, którzy utrzymywali kontakty, była relatywnie niewielka. W związku z tym Żydzi byli generalnie obcym i nieznanym i nieznanym światem. Główna jakby główna determinanta relacji to obcość, ale także niechęć ze strony chrześcijan. Więc to jest czynnik, który istniał przed wojną. Mówiłem o tym właśnie wzmożonym antysemityzmie, i on już ci nie zniknął. On nie zniknął. On, on przede wszystkim determinował relacje. Czy można je nazwać sąsiedzkimi yy, no, w znacznie mniejszym stopniu niż pod przed wojną, właśnie ze względu na doizolowanie odizolowanie Żydów. W gruncie rzeczy Żydzi zamyka, Niemcy zamykając Żydów w gettach spełniali tę fantazję nacjonalistów przedwojennych, żeby Żydzi zniknęli z polskiego krajobrazu, z polskiego świata, więc Żydami niespecjalnie się interesowano. Inaczej to wyglądało w mniejszych ośrodkach na prowincji, tam gdzie były getta otwarte i półotwarte, gdzie ten kontakt choroby handlowy nadal w jakiejś mierze w jakiejś mierze nadal, nadal istniał. No ale mamy świadectwa, choćby bardzo znane świadectwo Jana Karskiego z jego raportu z 1940 roku, gdzie on pisze o bardzo silnym antysemityzmie wśród, wśród Polaków i pisze, że właśnie, że mimo, że Polacy nienawidzą swojego wroga Niemców, to antysemityzm jest tą wąską kładką, na której spotykają się zgodnie Polacy, Polacy z Niemcami. Więc to był problem, to znaczy Coś, co było niewyobrażalne, czyli zagłada Żydów, wymordowanie Żydów przez Niemców, e, przyszło w określonym stanie relacji międzyetnicznych, a nie były to relacje, relacje dobre. Ale byli też antysemityzm, antysemityzm oczywiście e, utrudniał czy, czy, czy delegitymizował współczucie dla Żydów. Delegitymizował zainteresowanie ich losem, i tak dalej, i tak dalej. 7223 sprawiedliwych wśród narodów świata Polaków otrzymało ten tytuł do tej pory. Co też pokazuje, że te relacje w określonych punktach indywidualnie były na tyle dobre, że udawało się pomóc Żydom w różnych okolicznościach. No, tak, nazwa Sprawiedliwi nie jest przypadkowa. Ona nawiązuje do Biblii, do Starego Testamentu. Pamiętamy, że Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, dlatego że nie znalazło się w nich nawet dziesięciu sprawiedliwych. Więc sama ta nazwa jest, niesie w sobie oskarżenie. Jak bardzo wyjątkowa była ta postawa, jak bardzo mało tych, tych sprawiedliwych było. Rzeczywiście Polskich Sprawiedliwych jest, znaczy ta grupa sprawiedliwych z Polski jest największa, to jest ponad 7 tysięcy. No ale też jest jakby statystycznie rzecz biorąc, jest to absolutnie zrozumiałe, skoro ponad połowa Żydów europejskich mieszkała w Polsce. Natomiast... Yy... Te dobre relacje sąsiedzkie, to w kontekście sprawiedliwych, czy też w ogóle zachowań? Jest bardzo ciekawy artykuł Zuzanny Sztepkołacz, która badała właśnie problematykę ukrywania się Żydów na, 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 na gruncie historii Sprawiedliwych i wynika z jej badań, wynika, że najczęściej Sprawiedliwych, to znaczy tych, którzy zostali odznaczeni tym medalem, na pewno nie są to wszyscy ludzie, którzy pomagali Żydom, i ukrywanych najczęściej, chyba ponad 80%, łączyła, łączyła przedwojenna znajomość. Czyli jakieś relacje. E, czyli jakieś relacje. Najczęściej relacje związane z, z handlem, z uprawianym, z uprawianym zawodem. E, no to jest naturalne, że Żydzi, którzy poszukiwali pomocy, zwracali się do, przede wszystkim do ludzi, których wcześniej jakoś znali, a nie do ludzi, a nie do ludzi zupełnie obcych. E, czasem to były na przykład z przedwojennego sposie, czynianie. Które, które pomagały swoim, swoim, swoim przedwojennym żydowskim, żydowskim gospodarzom. To, co jest charakterystyczne, a właściwie co jest niespecyficzne, to to, że nie ma żadnej wyraźnej jednej cechy odróżniającej sprawiedliwych. Zawodowej, demograficznej, społecznej. Wydaje się, że jedyna cecha, Którą ich wyróżniała na tle większości społeczeństwa, to było sumienie. Dobre serce, możemy to, 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 to nazwać. I pewien nonkonformizm. To znaczy sprawiedliwi, a ludzie, którzy pomagali Żydom, w ten sposób przeciwstawiali się postawom większości społeczeństwa. To było działanie nonkonformistyczne, ponieważ nie istniał w społeczeństwie okupacyjnym polskim i zresztą to, co mówimy o, mówimy o Polsce, no ale to było charakterystyczne dla całej okupowanej Europy, Europy Wschodniej. To nie jest nic wyjątkowego, co się działo w Polsce. Nie było konsensusu, że Żydom należy, należy, należy pomagać. Więc robiono to najczęściej na własny rachunek, indywidualnie i bez żadnego wsparcia ze z zewnątrz. Czy możemy powiedzieć, że postawom tym towarzyszyły określone motywacje? Jakie te motywacje były? Z jednej strony mówimy o ludziach, którzy kierowali się humanitaryzmem czy wskazaniami religijnymi, miłości bliźniego, ale też, ale też czasem, a nawet nierzadko, nierzadko chęcią zysku, zarobku. Najczęściej bowiem pomoc Żydom była pomocą odpłatną. Z tym, że jakby tu trzeba rozdzielić dwie, dwie sytuacje. Kiedy Żydzi pokrywali czy tam częściowo pokrywali koszty swojego utrzymania i to było w porządku, tutaj jakby nikt nie kwestionował takiej praktyki. Realia tego wymagały w końcu, społeczeństwo polskie było także biedne, spauperyzowane. Gorzej, kiedy wymagano opłat wygórowanych, albo na przykład pomagano, dopóki pieniądze były, jak się kończyło, że to wypędzano, a czasem nawet mordowano, żeby, żeby się, żeby się pozbyć, pozbyć tego problemu. Ta sfera relacji między ukrywającymi a ukrywanymi, bo najczęściej ta pomoc polegała na ukrywaniu, chociaż też no były też inne formy pomocy po prostu dostarczanie żywności. Yy, yy, ale najczęściej sprawiedliwi to są ludzie, którzy, których, 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 których odznaczono za Że Ta sfera pomocy ma, że w niej jest także duża sfera ambiwalencji. E, to nie są e, czarno-białe i najczęściej czarno-białe i jednoznaczne historie. Oczywiście są tacy ludzie, których, jak wynika z relacji, jeżeli ci żyli, przeżyli. Ukrywanych byli aniołami. Tacy ludzie byli, ale ich było bardzo niewiele. Ale bardzo często były, z tym, z tym wiązało się na przykład wykorzystywanie ukrywanych Żydów. Oni musieli na przykład pracować. E, dzieci wykorzystywane do bardzo ciężkich prac na wsi. E, zdarzały się przypadki wykorzystywania seksualnego osób, osób, osu, osób ukrywanych. Więc jest to bardzo skomplikowana, skomplikowana e, rzeczywistość. Lata 1941 roku to czas, kiedy na ziemiach wcześniej okupowanych przez Sowietów doszło do pogromów na społecznościach żydowskim, żydowskich w Jedwabnem, w Radziłowie, w Wąsoszu. Było ich około 20 na tamtych terenach. Co zbudowało grunt do tych zdarzeń? Częściowo pan już o tym powiedział, ale skąd, jak zrozumieć tak drastyczne podejście sąsiadów do sąsiadów? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że fala pogromowa... Objęła całe zaplecze frontu wschodniego od Łotwy poprzez Litwę, yy, yy, pogranicze polsko-białoruskie, zachodnią Ukrainę yy, aż po, aż po Besarapię. Także to nie było zjawisko, zjawisko specyficznie, specyficznie polskie. Tutaj dochodziło, znaczy na, na, na to się składało wiele czynników. Z jednej strony napięcia międzyetniczne. Będące spuścizną tej okupacji sowieckiej, czyli właśnie postrzeganie Żydów jako popleczników Sowietów, to było z jednej strony miało swoje mm, źródło w faktach związane z tym, no, że właśnie wielu Żydów korzystało z awans możliwości awansu społecznego. W momencie, kiedy Sowieci Pod, zajęli okupacją, mhm. pod okupacją sowiecką, co było postrzegane jako kolaboracja. E, oczywiście zdarzali się także autentycznie kolaboranci, ale jakby, bo trzeba to widzieć przez pryzmat wcześniejszego relacji do Żydów. Żydzi byli mniejszością dyskryminowaną, tak, i nie dopuszczano ich do administracji państwowej, sądownictwa, wojska i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczynają takie takie, takie, takie funkcje, takie stanowiska zajmować, no to to jest Postrzegana jako skandal i zajmowanie niezależnych im, niezależnego sobie miejsca. Y, tymczasem, kiedy, pod, podczas gdy Polacy rzeczywiście są obiektem represji, represji sowieckich. Żydzi zresztą też, tylko że tego nie, tego nie dostrzegano. Y, więc to jest jeden, to jest ten odroch takiej zemsty trochę zastępczej na Żydach, jako koźle ofiarnym za okupację sowiecką. Bo władze sowieckie uciekły, a Żydzi zostali. Y, z drugiej strony, no jakby, to też wiąże się z tym przedwojennym mitem żydo, komuny, czy, czy, czy takim fantazmatem Żydokomuny. Że, więc, więc, mamy, więc mamy zemstę na Żydach za okupację sowiecką. I to nie tylko ze strony Polaków, ale także nacjonalistów litewskich, ukraińskich, rumuńskich. A z drugiej strony, Niemcy zdają sobie sprawę z tego rodzaju. Na, na strojów i starają się ludność miejscową podburzać przeciwko Żydom. No były pisemne dyrektywy dla oddziałów specjalnych niemieckiej Policji i Bezpieczeństwa, które e, operowały na zapleczu frontu, żeby właśnie e, nie powstrzymywać od ruchów pogromowych, a wręcz je podsycać i kierować na właściwe, na właściwe tory. I ślady takich działań widzimy w wielu miejscach. Czasem mamy to udokumentowane dosyć szczegółowymi raportami niemieckimi, na przykład w Kownie, a gdzie, gdzie jakby zorganizowanie przez Niemców pogromu, czy zainicjowanie przez Niemców pogromu jest nie tylko faktem, ale, ale, ale jest udokumentowane na piśmie w raporcie. Także, także, także doszło do takich pogromów w Łomżyńskim i na zachodniej Białostocczyźnie. Przy czym no, to nas interesuje najbardziej nas w tej chwili, współcześnie żyjących tutaj w Polsce, dlatego że akurat tam sprawcami byli etniczni Polacy. Natomiast no, znacznie więcej pogromów było na przykład na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, z tym, że one były organizowane przez ukraińskich, ukraińskich nacjonalistów. Tam było tych pogromów chyba sto kilkadziesiąt. Tutaj mówimy o właśnie 20 kilku w dwudziestu kilku miejscowościach. Czasem były to zbrodnie niezwykle drastyczne i o dużej skali, wymienione przez panią Radziłów i Jedwabne. To są miejsca, gdzie Żydów spalono w stodołach, stąd też duża liczba ofiar, po kilkaset w każdym z tych, w każdym z tych miejsc. – Kobiety, dzieci, tak, mężczyźni, od, osoby starsze? – Kiedy w Jedwabnem przeprowadzono badania archeologiczne, no to w tych popiołach, tej warstwie ziemi na miejscu zbrodni znaleziono szczątki kostne które można było y, y, identyfikować jako szczątki osób w wieku od zera do 80 kilku lat, czyli od niemowląt do, do starców. Ale wracając do tych relacji i. Y, y, y... Tego trudnego do zrozumienia wyobrażenia, jak mieszkańcy tej samej miejscowości mogli doprowadzić do takiej sytuacji. Powiedział Pan do komunie o antysemityzmie, który był wcześniej, ale taki bezpośredni gest mordu wydaje się trudny do zrozumienia. On, ale nastąpił. Co tak naprawdę jeszcze zagrało, że ludzie postanowili to uczynić, podjęli taki gest? Nie wiem. Natomiast był to rzeczywiście specyficzny czas i specyficzne miejsce. A. Specyficzny czas, czyli pierwsze dni po wkroczeniu Niemców na te tereny, którzy wyparli ze stąd, stamtąd Sowietów i byli postrzegani jako wyzwoliciele. Widzia, witano ich bramami powitalnymi, ludność polska w tym, w tym, w tym regionie. Yy, jakby nie było jeszcze, nie było wiadomo, co niesie ze sobą okupacja niemiecka, było wiadomo, że oni wyzwolili ludność miejscową spod Spod okrutnej, okrutnej okupacji sowieckiej. Zwłaszcza, że zupełnie niedawno, bo 20 czerwca, była ostatnia fala deportacji sowieckich z tych terenów. Więc jest rok 41. O tych, więc, mhm. więc, 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 więc pamięć o tych zbrodniach była, była, sowieckich była, była świeża. Więc to jest ten specyficzny czas, kiedy też nie ma żadnej władzy. Front przetacza się bardzo szybko. Niemcy jeszcze nie ustanowili swojej administracji, państwo, administracji okupacyjnej. Jest zaledwie kilk, na tym terenie jest zaledwie kilka posterunków niemieckiej żandarmerii polowej. Powstają natomiast spontanicznie lokalne polskie władze, zarządy miejskie, straże obywatelskie, które starają się utrzymać porządek, i one to właśnie najczęściej są, 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 są tutaj tymi organizatorami czy powoderami. Pogromów plus niemiecka inspiracja, bo to mamy bardzo wyraźnie widoczne w Radziłowie, Jedwabnem i Wąsoszu, o których, pani, o których pani wspomniała. Ale jest to także bardzo specyficzne miejsce. To znaczy, jest to teren o bardzo silnych i głębokich tradycjach polskiego nacjonalizmu. To jest teren, gdzie od początku XX wieku narodowa demokracja prowadziła można powiedzieć, pracę formacyjną wśród, wśród ludności. Tam akurat jest bardzo specyficzna sytuacja społeczno-demograficzna, bo duża część tej ludności, znacząca w każdym razie, to jest drobna, schłopiała szlachta zagrodowa. Więc to też jest bardzo specyficzne tkanka, 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 tkanka społeczna. Bardzo antysemicki był tam Kościół katolicki. Duchowni byli działaczami endecji. Zresztą te tradycje polityczne, widać to, co są to są, to są rzeczy, o których, których można mówić w kategoriach długiego trwania. Wystarczy spojrzeć na współczesne mapy wyborcze. E, mm, na przykład, zwłaszcza gdzie wybory są zero-jedynkowe. Takim świetnym indykatorem jest na przykład referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, który jest myślę, dosyć niezłym wskaźnikiem postawy powiedzmy otwartej i zamkniętej. Nacjonalistycznej. – Postawę zamkniętą. – I to I ten teren to jest teren, gdzie, gdzie jeden, z, je, je, jeden z dosyć specyficznych terenów w Polsce, gdzie to głosowanie na nie y, dawało na, na, najwyższe, najwyższe, najwyższe rezultaty. Więc jakby tam się splotło wiele różnych, wiele różnych czynników, y, które y, spowodowały, że niemiecka inspiracja trafiała na bardzo podatny grunt. Na podatny grunt nienawiści wobec Żydów, głęboko zakorzenionej. Od kiedy przyjmujemy, przyjmujemy, że rozpoczyna się masowa eksterminacja Żydów? Masowa eksterminacja Żydów rozpoczęła się po niemieckim ataku na Związek Radziecki. Początkowo dyrektywy dla tzw. Einsatzgruppen, czyli specjalnych grup Policji i Bezpieczeństwa, to były cztery grupy liczące po niecałe tysiąc funkcjonariuszy. Dotyczyły, dotyczyły rozstrzeliwania funkcjonariuszy komunistycznych i Żydów zajmujących stanowiska w partii i administracji sowieckiej. Ale bardzo szybko, to znaczy, no, ta, ta niemiecka tak to jest 22 czerwca, 1941 roku. Bardzo szybko, bo w ciągu miesiąca, czyli już pod koniec na przełomie lipca i sierpnia, Niemcy zaczęli rozstrzeliwać nie tylko funkcjonariuszy, nie tylko mężczyzn, ale także do, żydowskie kobiety, dzieci, i zaczęły się na masową skalę. Rozstrzeliwania, rozstrzeliwania Żydów na wszystkich tych terenach wschodnich, a najwięcej chyba na Litwie. Zarówno w Litwie przedwojennej, Litwie państwie litewskim, ale także w Ileńszczyźnie. Tam Niemcy do końca roku wymordowali 200 tysięcy żydów. Wykorzystując zresztą jako wykonawców niemiec, litewskie oddziały parali militarne pod swoją, pod swoją komendą, ale także właściwie na całym obszarze. Do końca 1941 roku Niemcy Rozstrzelali yy, kilkaset tysięcy Żydów na terenach wschodnich, i to doświadczenie im uświadomiło, że problem, jak oni to nazywali, kwestię żydowską, której rozwiązań yy, poszukiwali na różne sposoby, znaczy chodziło o pozbycie się Niemców, Żydów, przede wszystkim z Rzeszy, ale potem także z terenów okupowanych, przez emigrację, plany nawet wysłania Żydów na Madagaskar, to, y, zdali sobie sprawę, że można to rozwiązać po prostu mordując Żydów. I ta myśl o, o wymordowaniu wszystkich Żydów w zasięgu władzy niemieckiej, ale nawet nie tylko, y, dojrzała gdzieś jesienią 1941 41, 41 roku. Tutaj bardzo Ważną rolę odegrał a jako jeden z chyba, powiedziałbym, hmm, pionierów myślenia w tym kierunku. O, tak bym to nazwał. Yy, dowódca sesji policji w dystrykcie lubelskim, generalnego gubernatorstwa, Odilo Globocnik, który zyskał wsparcie Himmlera. A, bo właśnie na Lubelszczyźnie z inicjatywy Globocnika i za aprobatą. W Kimlera zaczęto budować pierwszy obóz zagłady. A czy może inaczej, bo równolegle podobne inicjatywy powstały w, w tak zwanym kraju Warty, w, w, w Wielkopolsce wcielonej do Rzeszy. I, y, I właśnie w grudniu 1941 roku zaczął funkcjonować ośrodek zagłady w Hełmie nad Nerem, gdzie Żydów mordowano w ciężarówkach przerobionych na komory gazowe, wykorzystujące spaliny. Natomiast w marcu 1942 roku już powstał na terenie Lubelszczyzny pierwszy obóz zagłady w Bełżcu ze stałymi komorami gazowymi, też, też zasilanymi silnikiem spalinowym. Więc ta decyzja, ta, ta decyzja o tym, żeby Żydów mordować na masową skalę, już nie tylko przez rozstrzeliwania, ale za pomocą takich metod... Przemysłowych powiedzmy, dojrzała pod koniec 1941 roku, a w styczniu 1942 odbyła się słynna konferencja w WANZE pod Berlinem, w której uczestniczyło grupa wysokich funkcjonariuszy zarówno SS i policji, czyli aparatu bezpieczeństwa niemieckiego, z Reinhardem Hendrichem na czele, czyli szefem głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Jego prawą ręką w tym zakresie Adolfem Eichmannem, ale także, ale także urzędników administracji państwowej i partii, partii nazistowskiej. To była, e, jakby istnieje taki mit, że wtedy podjęto decyzję o zagładzie Żydów. To nie jest prawda. Wtedy, jakby ta, ta, celem tej konferencji było omówienie koordynacji podziału pracy między różne niemieckie niemieckie, niemieckie agendy. I wiosną roku 1942 roku rozpoczęła się akcja, którą później nazwano Kryptoniem Reinhardt, Niemcy nazwali Kryptoniem Reinhardt, której celem było wymordowanie Żydów w generalnym gubernatorstwie. Zresztą na konferencji w Wanze szef rządu generalnego gubernatorstwa, Josef Bühler, zastępca Hansa Franka, wręcz zabiegał o to, żeby ostateczne rozwiązanie rozpocząć od generalnego gubernatorstwa, i tak się stało. Czyli z jednej strony mamy trwające cały czas na wschodzie rozstrzeli, masowe rozstrzeliwania. Z drugiej strony zaczynają działać obozy zagłady. W marcu Bełżec, w maju Sobibór, w lipcu w lipcu Treblinka. To były, Wszystkie te obozy były na, w dystrykcie lubelskim właśnie podlegały Globocnikowi. To była kluczowa osoba dla, dla, jest akcji, dla akcji Reinhardt. Auschwitz jako obóz koncentracyjny powstał już... W połowie 1940 roku, ale jako obóz zagłady zaczął funkcjonować też od wiosny 1942 roku, a, jedno, a równolegle trwała zagłada Żydów z Wielkopolski, czy właściwie Kujaw bardziej, czy w, wschodniej Wielkopolski, o w, w środku zagłady w Hełmie nad Nerem, który nie był powiązany organizacyjnie z akcją Zasja Reinhardt, ale te inicjatywy często to były właśnie oddolne inicjatywy, które uzyskiwały akceptację. Nazistowskiego, nazistowskiego kierownictwa. I ten rok, 1942, był zapewne najbardziej morderczym rokiem, jeżeli chodzi o, o, zagładę, o zagładę Żydów. Zachował się zresztą przez dziesięciolecia leżący w archiwach i niezrozumiany, dalekopis przejęty przez brytyjski wywiad. W którym szef sztabu akcji Reinhardt, Hermann Heffler, w Lublinie, meldował do Berlina o jej wynikach według stanu na koniec 1942 roku. I tam są podane liczby Żydów deportowanych do, obozu, do poszczególnych obozów zagłady. Łącznie 1 274 000. W ciągu 1942 roku, czyli w ciągu trzech kwartałów, skoro, skoro, skoro akcja Reinhardt zaczęła się. Zaczęła się Zaczęła się w marcu. W 1943 roku pod władzą Niemców w okupowanej Polsce zostało już tylko 500 tysięcy Żydów z 3,5 miliona, którzy żyli przed wojną. W którym momencie, na tle tego, o czym Pan mówi, Żydzi orientują się, że dochodzi do masowej eksterminacji i zaczynają szukać ratunku? Zaczynają szukać ratunku w momencie, kiedy pojawia się likwidacja GET. Te wieści o tym, że, że działa obóz w Bełżcu, no zaczęły się pojawiać wiosną 1942 roku, z tym, że do gwałtownego przyspieszenia tego procesu zagłady nastąpiło, nastąpiło latem. Latem, w lipcu 1942 roku, yy, Himmler wydał rozkaz, żeby Żydów w Generalnej wymordować do końca roku. I wtedy rozpoczęła się wielka akcja deportacyjna w getcie warszawskim, 22 lipca, skąd w ciągu dwóch miesięcy Niemcy wysłali na śmierć do treblinki prawie 300 tysięcy ludzi. W tym samym czasie trwała bardzo intensywna akcja, jak to Niemcy nakreślali w swoim języku, a my nie, wciąż nie znaleźliśmy lepszego określenia, a przynajmniej przez skrótowość go używamy, czyli akcja likwidacji get w innych częściach generalnego, generalnego gubernatorstwa. Więc Żydzi dowiadywali się o tym stopniowo. Różne wieści przychodziły, ale też czasem nie dawano im wiary. A nawet jeśli były to wiarygodne informacje, y którym wierzono, że zlikwidowane zostały mniejsze getta, to na przykład w Warszawie wyobrażano sobie, że to jest niemożliwe, żeby wymordować 300 tysięcy ludzi, czy ponad 300 tysięcy, bo to było 360 tysięcy w lipcu, zamkniętych w Getcie Warszawskim w lipcu 1942 roku. Żydzi łudzili się, że uratuje ich praca. Zresztą nawet rady żydowskie organizowały różnego rodzaju warsztaty produkcyjne, żeby w ten sposób e, okazać, się przydatnymi, okazać się przydatnymi Niemcom. Bo oczywiście z punktu widzenia nie wiem, gospodarczego ta niemiecka zbrodnia była absurdalna. To znaczy, Zresztą na tym tle istniały nawet spory między Wehrmachtem a SS. Czy Żydów należy zostawić jako siłę roboczą, niewolniczą siłę roboczą, czy, czy wymordować? Jednak przeważył argument ideologiczny, tak, rasistowski, że, że, że Żydów należy się pozbyć, wbrew właśnie jakimś, powiedziałbym, no, bardziej racjonalnie ugruntowanym argumentom związanym z, z wykorzystaniem żydowskiej niewolniczej siły siły robocze. Więc jakby ten proces zdawania sobie sprawy, zdawanie sobie sprawy z tego, że, że, że Żydów czeka zagłada, był procesem. Natomiast no ucieczki z Get na aryjską stronę w obliczu już bezpośredniego zagrożenia zagładą, zaczynają się no masowo, no właściwie od lata 1942 roku, od, od momentu, kiedy zaczyna się wielka akcja w getcie warszawskim. Początkowo zresztą też nie było wiadomo, co się z tymi ludźmi dzieje. E, wieści o tym Czym jest Treblinka, bo Niemcy nakazali ewakuację na wschód, do pracy na wschodzie. No, ale yy, yy, Zdan, Żydzi w Warszawie zdali sobie sprawę, że, ta, że, że, że chodzi o zagładę. No mniej więcej po dwóch tygodniach, kiedy dotarły pierwsi uciekinierzy, yy, kiedy, kiedy dotarły wieści, co się, co się dzieje z Treblinkiem. Wtedy, na przykład, w Warszawie zaczęła się fala ucieczek, ucieczek z Getta na, na Aryjską stronę. Podobnie było w różnych gettach, gettach, gettach prowincjonalnych. Mamy stosunkowo dobre badania dotyczące niemieckich represji za pomoc Żydom. To są nowe badania dużego programu badawczego koordynowanego IPN. przez IPN. I jeżeli sobie byśmy zrobili wykres tych aktów represji za pomoc Żydom, no to ta chronologia jest bardzo widoczna. Zaczyna się to jesienią 1942 roku. Na, na, na wyraźną skalę. a pogeum jest mniej więcej, yy, mniej więcej latem jesienią 43, latem 43 i potem ta fala wygasa. Myślę, że dlatego, że już po prostu, jeżeli te represje są jakby, byśmy potraktowali jako reprezentację zjawiska ukrywania się Żydów, tak, represje za pomoc, no, taka korelacja jest, jest logiczna, to te represje się kończą na początku 1944 roku, czy ich, ich, ich liczba znacznie spada, prawdopodobnie dlatego, że wszyscy, większość Żydów została już wymordowana. Także doktor... tych ukrywających się. Doktor Ola Namysło i doktor Martyna grącka jak stoją za tymi okay. badaniami. Udokumentowano 333 przypadki represji dotyczące łącznie 654 Osób 341, tak jak y, autorki piszą w publikacji, straciło życie w obozach koncentracyjnych, 258 zostało rozstrzelanych przez Niemców. Badania nadal trwają. Y, w Co 2024 ma być kolejna publikacja. Te badania mniej więcej o połowę, a nawet więcej obniżyły wcześniejsze szacunki oparte na niezweryfikowanych i często y, niezbyt wiarygodnych źródłach. Ilu Żydom udało się przetrwać wojnę? To jest trudne pytanie ze względu na to, że Jeśli szacunki bardzo Polską. się różnią. Także ze względu na to, co rozumiemy przez ziemię, ziemię polskie. Teresa Prekerowa, autorka książki o pomocy Żydom, o pomocy Żydom Grzegota, szacowała tę liczbę ocalałych na między 60 a 115 tysięcy. A są badacze, którzy obniżają tę liczbę o połowę, eee, więc my doktor, tak na dobrą sprawę, my nie wiemy do, dokładnie, czy to było 30 tysięcy ocalałych, czy 50 tysięcy. Ja myślę, że to byłby raczej jednak rzędu 50 tysięcy na ziemiach ówczes... obecnych ziemiach, w obecnych mniej więcej ziemiach Polski. Bo o tym, co się działo na wschodzie, mniej wiemy, no, bo te tereny później już nie należały do Polski, trudniejsze były badania rzeczywistości na tych, na tych terenach, z tym, że właśnie ta geografia ma znaczenie z wielu względów. Powiedzmy jedno: niezależnie od tego, jakie są te szacunki, a one się właśnie w tych granicach mniej więcej opierają, to tak czy inaczej po tak zwanej aryjskiej stronie e, ocalała może połowa Żydów może trochę więcej, ukrywając się wśród no, niż połowa, ukrywając się wśród sąsiadów, powiedzmy to hasłowo. Druga połowa Żydów to byli Żydzi, którzy przeżyli w niemieckich obozach pracy a, i w partyzantce oraz tak zwanych obozach leśnych. To ostatnie zjawisko to jest zjawisko charakterystyczne właśnie dla wschodnich ziem Polski przedwojennej, czyli właściwie tych poza Lubelszczyzną, Białostockszczyzną położonych poza poza dzisiejszą wschodnią granicą. Najczęściej no była to partyzantka sowiecka albo albo oboz tak zwane obozy rodzinne na Białorusi, gdzie gdzie tysiące i Litwie, gdzie tysiące Żydów, y, gdzie tysiące Żydów y, przeżyło. Liczba tych, którzy przeżyli ukrywając się wśród ludności miejscowej, tak to powiedzmy, była bardzo niewielka. To było myślę, że maksimum 30 y, 30 może trochę więcej. Tysięcy, tysięcy ludzi. Są też bardziej konserwatywne szacunki mówiące o zaledwie kilkunastu tysiącach ludzi ukrywających się. Tak czy inaczej. A, i, i mamy też pewne punktowe badania, bo mamy bardzo takie badania przez dużą lupę, duże powiększenie dziewięciu powiatów ukrywają, okupowanej Polski. I tam autorzy tych badań jakby porównali. Liczbę Żydów przed wojną, czy może na początku, jak się Reinhardt, w tej chwili nie pamiętam, i z tymi, którzy, którym udało się przeżyć na tym terenie. I to były, że tak powiem, pojedyncze procenty. Jeden, dwa, trzy procent Żydów. Jedynie w powiecie złoczowskim było to 6%. procent, e, jeśli chodzi o te, te badania. Czyli szanse przeżycia były bardzo, 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 bardzo przeżycia wojny. Bardzo, bardzo bardzo niewielkie. Historycy spierają się. Ilu Żydów, którzy podjęli próbę ratowania się ucieczką z gett, nie przeżyło wojny. To są szacunki no, różne. W każdym razie to są co najmniej dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy ludzi. Wspomniałem o tym złoczowskim powiecie i to nas prowadzi do jeszcze jednej ważnej geograficznej różnicy. To znaczy istotne, Istotna jest ta y, y, linia, powiedzmy Wisły, mówiąc y, umownie, czyli linia, na której zatrzymała się sowiecka ofensywa latem 1944 roku. Ta część ziem polskich, powiedzmy na wschód od Wisły, została wyzwolona już latem 1944 roku. Natomiast na zachód od Wisły, Żydzi, ukrywający się Żydzi musieli przetrwać jeszcze jedną zimę. Jeszcze to, jeden rok? Pół roku, ale, ale jeszcze jedną zimę. To był ten moment. A, którym było trudno, trudno przetrwać. Stąd też te, te mm, szanse przetrwania na zachód od Wisły były, były, były mniejsze. W każdym razie, tak czy inaczej, na no znowu my nie wiemy dokładnie, ilu Żydów żyło w Polsce przed wojną, a to było jakie? Ponad 3 miliony. Tak, to było ponad 3 miliony, 3 miliony 350 tysięcy, 3 miliony 400 tysięcy, raczej poniżej 3,5 miliona. W ogóle wojnę przeżyło, to znowu szacunki się różnią, od 300 000 do 500 tysięcy są szacunki, ale no, powiedzmy 400 tysięcy. Więc przeżyło powiedzmy 12% przedwojennej ludności, ludności żydowskiej, tylko trzeba powiedzieć, że większość z nich przeżyła dlatego, że znaleźli się poza władzą Niemców. To są ci ludzie... Którzy po pierwsze uciekli na tereny Związku Radzieckiego, a potem w głąb Związku Radzieckiego, bądź ludzie, którzy w innych miejscach za granicą się, za granicą się znaleźli. Przeży szanse przeżycia pod okupacją niemiecką były niezwykle, niezwykle małe, jeżeli chodzi o Żydów. Tak, na ziemiach polskich szacunkowo w 1939 roku żyło około 35 milionów Polaków. 35 milionów obywateli, bo Polacy stanowili dwie trzecie. Tak, a zginęło w czasie wojny? O, te szacunki też są wątpliwe. Mówi no, się no, o tej liczbie, no. mówi się o. No, myślę, że nie całe 3 miliony, bo jeszcze pamiętajmy o Ukraińcach i Białorusinach. W ogóle te szacunki powojenne 6 milionów, no ostatnio są obniżane do powiedzmy 5,5 miliona, e, więc, e, więc, e, więc no, nie chciałbym w tej chwili. Ich Ale tak czy inaczej, proporcja tych, którzy przeżyli, do tych, którzy nie przeżyli wojny wśród ludności polskiej, jest dokładnie odwrotna niż w przypadku, w przypadku Żydów. Czyli Żydów zginęło ponad 90%, Polaków przeżyło około 90%. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Krzysztof Persak. Był to cykl w ukryciu historii ocalałych i sprawiedliwych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Po więcej informacji zapraszamy Państwa serdecznie na portal Polscy Sprawiedliwi.